gitary to nie muszą płacić, wiesz? Planica, planica, śnieżyna, kranica. Dobar dan, siemandero i pozdrowienia z polodowcowej Doliny Planicy. Dolina Planicy znana jest głównie fanom skoków narciarskich z racji tego, że mamy tutaj kompleks skoczni narciarskich w Planicy. Słynna słoweńska letalnica za moimi plecami, na którą się właśnie wybieramy. Kompleks ten został wybudowany głównie z racji tego, że w Dolinie Planicy panuje względny spokój w kwestii wiatrów. A to dzięki temu, że otaczające te doliny szczyty Alp Julijskich, głównie Jelowiec, który liczy sobie 2600 ponad metrów, zatrzymują te szczyty masywy wilgotnego powietrza znad Adriatyku. Dlatego tu jest taki względny spokój odnośnie wiatrów i dlatego postanowiono tutaj właśnie wybudować ten kompleks. Teraz spróbujemy wejść na mamucią skocznię. Mam nadzieję, że przynajmniej uda nam się dostać w okolice progu. Także zwijamy się i lecimy do góry. Przy wjeździe są bramki. Musicie sobie tam nacisnąć. Wyskoczy wam taki bilecik. I z tego, co się tam zorientowaliśmy, no to kosztuje to 3,50 euro na cały dzień. No przekonamy się, gdy będziemy wyjeżdżać, ale przynajmniej taka informacja tam była. A parking jest od razu, jak wiecie, za bramkami po lewej stronie. Tam się można rozlokować gdzieś. Po rozchodów przed nami tak to wygląda wstępnie. Tylko takie strasznie drobne, trzeba chyba brać po dwa. No, tak się drobno idzie, jak japońsko gejsza. Takie kroki robię. Ale powiem, że te wejści tu na ta planica to nie ma tak hop. Trzeba się trochę spocić. Bata tam gdzieś z tyłu została, ale myślę, że za chwilę dołączy do mnie. Pokażę jeszcze, jak to wygląda z perspektywy progu, czyli punktu wybicia. No, z tej perspektywy to wygląda tak i moim zdaniem nie jest to zbyt przerażające. Może bardziej będzie przerażające, jak wyjdziemy do góry tam. To wtedy może tak, ale tu to tak średnio, no. Później może jak się leci, to jest gorzej, bo ta bula jakby przesłania tę przepaść, która jest tam kawałek dalej. Nie chytajcie się tu tych drewnianych. Łapcie się jak już, to za te metalowe. Ja się złapał tylko raz. I zobaczcie, drzizga mi wlazła. Widać to na palcu. Czorne taki. Fez mnie to nerwuje, bo chciałbym to wyciągnąć, ale nie mam czym tego wyciągnąć, także muszę poczekać. A ta przyjdzie, może coś tam zaradzi temu. Dosłownie tylko jeden chwyt za te drewniane poręcze i od razu drzazga. Pooglądali próg, to idziemy dalej. No i doszliśmy do punktu, w którym przekładają po prostu te belki zjazdowe. Bardzo kontrowersyjny ostatnio moment w skokach, bo często się zdarza, że po prostu i sędziowie, i trenerzy nadużywają tego. No i udało się wejść na samą górę i pokażę wam trochę od kuchni tę skocznię. Tutaj są schody, którymi prawdopodobnie z wyciągu ładują się skoczkowie i tutaj wchodzą. Tu jest totalny jakiś bałagan, no jak to poza sezonem. No i teraz jeszcze chcę przejść na drugą stronę, żeby wam pokazać z drugiej strony to. Ja wchodzę tu. I oczywiście Elan, marka producenta nart, na których między innymi skakał Adam Małysz. A te narty produkują tu niedaleko, w miejscowości Begunie bodajże. I tam jest fabryka właśnie tych nart. To jest stąd może jakieś 40 km, coś koło tego. Trochę my jestem tu na nielegalu, bo patrzcie, zakaz tu jest wstępu osobom nieupoważnionym, ale ktoś tu zerwał te liny, a myśmy nie wiedzieli i nawet żeśmy nie zauważyli. Ja tam wchodził z drugiej strony i tam nic nie ma takiego, no ale trudno, no. My tego nie zerwali, no. Teraz przechodzę na drugą stronę. No, na drugiej stronie właśnie jest ten chyba budynek, w którym skoczkowie oczekują na swoją kolej, ale pewnie to jest teraz zamknięte, podejrzewam. No i oni później stąd wychodzą, prawda? No idą na skocznię, w kierunku skoczni. A tu jest zamknięte pewnie. Tak, tak, zamknięte. Tu kiedyś imprezował, bo jakieś piwo jest, a mi się chce pić. Kurde, teraz bym sobie takie piwo obalił.
Anima. Można sobie nawet w Słowenii jadąc samochodem jedno wypić, bo tutaj jest norma 0,5, także nalajcie. No i tu jest ten wyciąg. To jest wyciąg typowo dla skoczków narciarskich, bądź też jakichś tu osób akredytowanych, które uczestniczą aktywnie tutaj podczas konkursu skoków narciarskich. No i tutaj sobie siedzą panowie skoczkowie, czekają w sielskiej miłej atmosferze. Każdy tam jakiś ma swój sposób, ktoś się wyciszał, ktoś inny słucha jakiejś muzyki, ktoś inny ogląda telewizor, a ktoś inny znowu se rozmawia w jakimś tam gronie i opowiada pewnie kawałek. Każdy tam na swój sposób się przygotowuje do tych skoków. Letalnica, zwana wcześniej Welikanką, jest znana chyba wszystkim fanom skoków narciarskich. To właśnie na tej skoczni z roku na rok skoczkowie kończą swój zimowy sezon, zwieńczając go soczyście długimi skokami. To tutaj Adam Małysz i Kamil Stoch zwyciężali trzykrotnie w Pucharze Świata, a i naszej narodowej drużynie udało się wygrać pucharowe zawody na tym drugim na świecie pod względem wielkości obiekcie. Rekord skoczni należy do Japończyka Ryoi Kobayashi, który w 2019 roku poszybował na odległość 252 metry. Najdłuższy skok na letalnicy oddał Austria Gregor Schlielenzauer. Skoczył 253,5 metra, jednak nie ustał skoku, dlatego nie zaliczono mu tej odległości. Z polskich akcentów warto dodać, że rekordy skoczni pobijali kolejno Piotr Fijas, Adam Małysz i Kamil Stoch. Obok słynnej letalnicy znajduje się kompleks dwóch skoczni, dużej i średniej, zwany ze słoweńska Bloutkowa Welikanka, ale również znajdziemy tam dwie skocznie młodzieżowe i trzy dziecięce. Całość to tak zwany kompleks Planica Nordic Centre. Jeszcze taka moja sugestia, czy też rada dla tych wszystkich, którzy chcieliby komentować czy też krytykować skoczków narciarskich za jakieś nieudane skoki czy złe skoki. Każdemu radziłbym pójść tu na samą górę i spojrzeć w dół i może ich pogląd na te skoki i na tych skoczków się radykalnie zmieni. Bo naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi, którzy no, z takich wielkich obiektów potrafią skoczyć na nartach i utrzymać się na nogach. I telewizja tego nie oddaje. No i telewizja tego nie oddaje, tym samym kamerka też tego pewnie nie oddaje. Musicie tu przyjechać. No, trzeba koniecznie przyjechać, zanim się zacznie krytykować i zanim się zacznie być telewizyjnym czy też internetowym znawcą skoków narciarskich. To jest stanowisko dla trenerów prawdopodobnie, ale tam jest na pewno punkt, w którym siedzą sędziowie i cały ten sztab organizacyjny i Walter Hoffer i ci inni panowie, którzy dbają tutaj o organizację skoków narciarskich w Planicy. Na dole jest słońce, a na mnie pada deszcz. Co za kapryśna pogoda. Teraz idziemy zapłacić za parking. Tu są jakieś takie chyba automaty do płacenia w takich budeczkach. Kartica tutaj. Zażarło. No chyba nic więcej nie dostaniesz już. Prosim. Hello, I have problem because I pay 4 euro. Don't have rest of my money. Your card say nie płacano. I know, I pay 4 euro. Do you have a bill? No. I don't have any bill, any rest of my money, anything. Automat don't give me. And you look in kasa. Yes. You must go to recepcja in hotel. Okay. No i musimy podjechać teraz do recepcji, do hotelu, ponieważ my zapłaciliśmy, a nie chce nas wypuścić stąd. Zeżarło nam 4 euro i... No i się okazało, że jest nieopłacone niestety. Nie chodzi o to, bo kurczę, nawet byśmy może i zapłacili drugi raz. No boimy się, że znowu zapłacimy i znowu się okaże, że nas nie wypuści. I tak w koło będziemy płacić i nie wyjedziemy w końcu stąd. Także podjedziemy pod hotel wyjaśnić sprawę. 5 minutes later. Tata była wyjaśnić sprawę, pani wsadziła do jakiegoś automatu kartę i powiedziała, że teraz już wszystko powinno działać. Także zobaczymy, czy będzie działać. Wkładamy kartę.
Kamiona przemo, kamioneta, ja. O, teraz już działa. No, czyli jest ok. Zatrzymaliśmy się na parkingu, tutaj obok wejścia do rezerwatu przyrody Zelenci. No, pogoda niestety nie dopisuje, ale no, nie mamy wyboru, jakby nie mamy wpływu na to, że pogoda jest taka, a nie inna. Trzeba brać życie, jakim jest? Trzeba brać życie, jakim jest. Nie będziemy tu czekać na to, żeby była lepsza pogoda, bo nie mamy na to czasu. Do parku idzie się taką ścieżką fajną tutaj, zrobioną specjalnie dla turystów, według wskazań drogowskazów. No i po chwili jesteśmy nad tak zwanym szmaragdowym jeziorem. No i woda czyściutka i szmaragdowa. Znad rezerwatu Zelenci dostojnie wyrastają szczyty Alp Julijskich. W parku Zelenci musicie uważać na żmije, a kontakt ze żmijami nie należy do przyjemnych. No, tu jest taki punkt obserwacyjny, z którego zapewne można dostrzec tą szmaragdową, fajną plamę na jeziorze. Także idziemy teraz do góry i sprawdzimy, jak to jezioro jest bardzo szmaragdowe. No, jak widzicie, tutaj na górze jest punkt taki obserwacyjny, taki widokowy. Tu z góry fajnie widać szmaragd tego jeziora. Zobaczcie. Nazwa rezerwatu przyrody Zelenci, co po polsku znaczy zielony, pochodzi od nazwy jeziora, które za sprawą podziemnych źródeł kredowego podłoża i osadzonych na nim różnych gatunków alg przybiera przepiękne kolory. Jednak dominującym jest właśnie kolor zielony. Co ciekawe, wody jeziora utrzymują stałą temperaturę 6 stopni Celsjusza, co sprawia, że szmaragdowe wody jeziora nigdy nie zamarzają. Miejsce to rezerwatem przyrody ustanowiono dopiero w 1992 roku, głównie za sprawą występujących tu wyjątkowych gatunków fauny i flory. Na tutejszych bagnach spotkać można nawet mięsożerną rosiczkę, roślinę, której kulinarnego gustu zdecydowanie nie aprobują tutejsze owady. Rezerwat Zelenci to w głównej mierze bagna, więc nie znajdziecie tu rozbudowanej infrastruktury spacerowej. Dlatego naszym zdaniem nastawcie się maksymalnie na godzinny pobyt w tym miejscu. Nie traktujcie wizyty w Zelenci za cel główny wycieczki, a raczej jako cel dodatkowy, tudzież misję poboczną. Przypomina ci to lato z twojego dzieciństwa, taka pogoda? Jak się toplałaś w kałużach? Często było tak mokrawe, ale to człowiekowi nie przeszkadzało jakoś. Byś nie miała rajmatyki. No, a teraz no. Czy stawy nie bolały? Właśnie bolą stawy i jeziora. A mnie i morze boli. Woda w kolanie i cukier w kostka. Dobry dzień. Please. What is it? Beef soup. Beef? I have in English if you want. Okay. Okay. Thanks. You can hear everything in English. Thank you. What do you want to drink? You sit here or you go outside? Two beer, okay. Two beer. Sezonska dnewna jucha. Cottage cheese roll with cranberries. Wow. Okay. Please. Thank you. Trochę klimat Bieszcza to przypomina. Ta sceneria i ta pogoda. Za młodu w latach dzieciństwa byłem raz z rodzicami w Bieszczadach na 2 tygodnie. Jak dobrze pamiętam, przez całe 2 tygodnie padało. I co najlepsze, byliśmy pod namiotami. Dokładnie wszystko było przemoczone, ale człowiek był tak wytrwały i tak szczęśliwy, że jakoś nie pamiętam, żeby nam to jakoś specjalnie przeszkadzało. Ale człowiek po prostu staje się wygodny i z czasem dużo rzeczy mu jakby przeszkadza, które nie przeszkadzają mu kiedyś. Może też to z wiekiem przychodzi, że człowiek stawia sobie większe wymagania. To musi być zawsze fajnie, słoneczko świecić i piękna pogoda, ale no niestety nie zawsze tak jest. No i przyszedł rosołek, bardzo to fajnie wygląda. Wołowy. Dobry jest? Dobry. No kawałki mięsa tutaj są i to kosztuje 4 euro. Ogólnie napiszę wam, ile zapłacimy, bo na razie nie wiemy, ile za piwo, ile za to, ale to 4 chyba. Coś koło 4 euro. Przyszedł serek i to jest raczej na słodko i to jest chyba żurawina, co? No chyba tak. Tak, z żurawiną. Zapłaciliśmy 18,50, czyli 20 euro, no. I to by było na tyle w tym odcinku. Życzymy wam wszystkiego dobrego, owocnego podróżowania.
i zapraszamy do subskrybowania z dzwoneczkiem, co ułatwi Wam śledzenie naszych wandrusowych przygód. Tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zajścia.